Witam w programie podstawy odejmowania. Na początek powtórzmy trochę podstawy dodawania. Gdybym zapytał Was, ile to jest 4 dodać 3? Co to znaczy 4 dodać 3? Ile to może się równać? Możemy spojrzeć na takie zadanie z różnych stron. Możemy powiedzieć, że mamy czegoś 4. Na przykład mamy 4 kółka. Albo na przykład mamy 4 cytryny na śniadanie. 1, 2, 3, 4. 4 cytryny na śniadanie. I powiedzmy, że mamy jeszcze. 3 cytryny, które zjemy na obiad. 1, 2, 3. I jak widzicie, 4 dodać 3 jest ile cytryn mamy razem. Dodaję 3 do 4. Ile mam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Razem mamy 7 cytryn. Zapas żywności na cały dzień. Inny sposób podejścia do takiego zadania to narysowanie naszej osi liczbowej. Narysuję oś w kolorze cytrynowym, żeby pasowało do menu. Mówimy o cytrynach, więc oś będzie cytrynowa. To jest nasza oś liczbowa. Narysuję teraz wszystkie potrzebne nam liczby: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Można sobie pomyśleć, że siedzimy na tej osi. Zaczynamy od liczby 4, to jest ta czwórka, i dodajemy do niej 3, czyli zwiększamy naszą pozycję na osi liczbowej o 3, czyli przesuwamy się o 1, o 2, o 3 i wylądowaliśmy na siódemce. Można więc powiedzieć, że jeżeli mam 4 i dokładamy jeszcze 3, to razem jest 7. Albo jeżeli zwiększymy czwórkę o 3, to też będziemy mieli 7. Przejdźmy teraz do odejmowania. Ten film jest przecież o odejmowaniu, więc nie zmarnujemy całego czasu na opowiadanie o dodawaniu. Weźmy zatem dla przykładu 4 odjąć 3. Ile to się równa? Ile to jest 4 odjąć 3? Odejmowanie jest odwrotnością dodawania. Albo Odjąć jest odwrotnością dodać. W dodawaniu zwiększamy coś, dodajemy. Nie chciałbym używać słowa dodać na zdefiniowanie dodawania, ale tak właśnie robimy. Mamy cztery cytryny, a tu dorzucamy do nich jeszcze trzy. W odejmowaniu zabieramy coś. W tym przykładzie, jeżeli zacznę od czterech cytryn. Powiedzmy, że mam 4 cytryny na talerzu. Jeżeli odejmuję 3, jeżeli mówię minus 3, to zamiast dodawać do 4 3, co daje 7, zabieram 3. Może na przykład je zjadam, albo daję je tobie w zamian za oglądanie tego filmu. No to zabierzmy 3 z tej czwórki. Powiedzmy, że zabieramy tę cytrynę, tę cytrynę i tę. Ile zostanie nam cytryn? To jest ta jedna cytryna, której nie przekreśliłem. Tak więc została nam jedna cytryna. Ta jedna to jest ta cytryna, która została. To nie musi być akurat ta, mógłbym poprzekreślać te cytryny w zupełnie innej kolejności. Inny sposób rozwiązania kwestii cytrynowych to posłużenie się cytrynową osią liczbową. Powiedzmy, że tu narysuję oś liczbową. Narysuję te same liczby: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I 7. Oczywiście oś liczbowa ciągnie się dalej. Nie ma największej liczby, jaką można sobie wyobrazić i zaznaczyć na osi liczbowej. Obojętnie o jak dużej liczbie sobie pomyślicie, ja zawsze mogę pomyśleć o liczbie o 1 większej. Nie ma największej możliwej liczby. Dlatego tutaj narysujemy strzałkę. Nie można narysować całej osi liczbowej. Ale wracajmy do odejmowania. Zaczynamy od 4 cytryn. Kiedy dodawaliśmy 3, mówiliśmy plus 3. Przesuwaliśmy się w prawo na osi o 3 miejsca. To dlatego, że w prawo wartości się zwiększają. Przesunęły znaliśmy się od 4 do 5, to było o jeden więcej. Od 5 do 6 to było dwa więcej. I do siódemki o 3 więcej. Teraz zabieramy od czwórki. Co zatem robimy? Ktoś ma jakiś pomysł? Ponieważ zabieramy, to zmniejszamy ilość wszystkich cytryn, które do nas należą. Zgadza się? Zabieramy jedną i lądujemy w trójce. Zabieramy drugą i lądujemy w dwójce, i zabieramy trzecią. Zabraliśmy trzy. Zgadza się? Jeszcze raz, cofamy się wzdłuż osi liczbowej: 1, 2 3 i kończymy podróż w jedynce. To ta sama jedynka co tutaj. Powtórzmy: dodawanie to dokładanie czegoś, sprawianie, że jest więcej. Odejmowanie to zabieranie, usuwanie. Jeżeli spojrzymy z perspektywy osi liczbowej, to dodawanie to zwiększanie na osi liczbowej o tę ilość. W tym przypadku zwiększyliśmy ilość cytryn na osi liczbowej o 3, przebiegliśmy od czwórki do siódemki. W przypadku odejmowania zmniejszamy na osi liczbowej, cofamy się w kierunku mniejszych liczb. Zmniejszyliśmy o ilość, którą odejmowaliśmy. W tym przypadku zmniejszyliśmy o 3. W mniejszą stronę, do tyłu. 1, 2, 3 i otrzymaliśmy 1. Jeszcze w inny sposób, jeżeli mam czegoś 4 i oddam z tego 3 albo 3 z tego zjem. Nie wiem, co można jeszcze zrobić, może je na przykład zgubiłem, to zostanie mi tylko jeden. Teraz pozwólcie, że pokażę Wam coś interesującego na temat odejmowania. Wiemy, że 4 odjąć 3 równa się 1, ale tu jest jeszcze coś ciekawego. Ile to jest 4 odjąć 1? Możemy wykorzystać jakiś inny przykład. Znudziły mnie te cytryny, zajmijmy się jabłkami. Jeżeli mamy 1, 2, 3, 4, powiedzmy, że mam 4 jabłka i mam jedno z nich zjeść. Jedno z nich zniknie. Ile mi zostanie jabłek? Zostaną 3. 1, 2, 3. Czyli 4 odjąć 1 równa się 3. Jeżeli zrobimy to na osi liczbowej, zaczniemy od czwórki i odejmiemy 1, zabierzemy 1, to zostanie nam o 1 mniej. Przesuwamy się w tył o 1 do trójki i znowu mamy 3. Nie jest to ciekawe. 4 odjąć 3 równa się 1, a 4 odjąć 1 równa się 3. Może zastanawiacie się, czy specjalnie te liczby tak dobrałem, żeby się zgadzało. Okazuje się, że to zawsze tak działa. Zahaczyliśmy o temat, który pojawi się później, pewnie przy którejś lekcji z algebry. W sumie to nie ma się co nad tym rozwodzić. Pokażę Wam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Ile to jest 3 dodać 1? 3 dodać 1 równa się. To akurat jest proste, bo przerabialiśmy to podczas lekcji dodawania. Możemy zacząć na osi liczbowej od trójki i dodać do niej 1. I gdzie kończymy? Kończymy na czwórce. 3 dodać 1 równa się 4. Albo możemy zacząć na tej samej osi od 1 i dodać do niej 3. 1, 2, 3 i też kończymy na czwórce. Zgadza się? Widzimy zatem, że można zmieniać kolejność. Obojętnie od której liczby zaczniemy, w obydwu przypadkach otrzymamy w wyniku czwórkę. Co z tego wynika? Widać tu parę rzeczy. Wszystkie one chyba są ze sobą powiązane. 1 dodać 3 równa się 4. 3 dodać 1. Też równa się 4. 4 odjąć 1 równa się 3. W gruncie rzeczy, to, że 4 odjąć 1 równa się 3, mówi nam to samo, co 3 dodać 1 równa się 4. Zgadzacie się? Ten zapis tutaj mówi nam, że jeżeli dodam 1 do trójki, to otrzymam 4. To tutaj mówi nam, że jeżeli odejmę 1 od czwórki, to otrzymam 3. Czyli, jeżeli zacznę od czwórki na osi i cofnę się o 1, to trafię w trójkę. A tutaj, jeżeli zacznę w trójce, i pojadę w górę o jeden, to trafię w czwórkę. Mam nadzieję, że intuicyjnie wyczuwacie już, czym jest odejmowanie. W następnym odcinku zrobimy tyle zadań z odejmowania, ile tylko nam się uda w ciągu dziesięciu minut. I będziecie gotowi do samodzielnego robienia ćwiczeń. No to na razie. Opowiadał Krzysztof Kwiecień zabawna nauka.pl